kielich pór roku, zgłębiając wielekroć, można dotrzeć do Stanów Zjednoczonych duszy. Kiedy sprzeczności ze sobą się zetkną, jedno jeszcze pragnienie nieodmiennie suszy: zgubić za sobą ból, gorycz i żal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Zgubić za sobą ból, gorycz i żal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Kiedy sprzeczności się ze sobą zetkną, pisał Jacek Kaczmarski w wierszu o Kazimierzu Wierzyńskim pod tytułem Kazimierz Wierzyński wraca do kraju. Znajdujemy się na Placu na Groblach. Jest to takie magiczne miejsce w Krakowie. Tutaj mieszkał Piotr Skrzynecki, ale przede wszystkim jest tutaj najstarsze krakowskie liceum, założone w XVI wieku Liceum Nowodworskie. A przed nim znajduje się stadion sportowy. Otóż dla starożytnych jednoczesne wychowanie estetyczne, filozoficzne i wychowanie sportowe było jednością. Zgubić za sobą ból, gorycz i żal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Zgubić za sobą ból, gorycz i żal w ostatnim skoku w nieskończoną dal. Unieść się ponad estetyczne, filozoficzne i wychowanie sportowe było jednością. Do tych ideałów nawiązywano także w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybitny polski poeta, związany ze Skamandrem, Kazimierz Wierzyński, w 1928 roku wziął udział w olimpiadzie w Amsterdamie. Ale nie w biegach, nie w skokach, nie w pchnięciu kulą, tylko w konkursie literackim. Bowiem w starożytności olimpiadom towarzyszyły także zmagania poetów, które były traktowane na równi z wyścigami rydwanów, z walkami bokserskimi. Tą tradycję kontynuowano jeszcze później i właśnie wtedy Wierzyński zdobył ów laur. Znakomity poeta, niezwykle subtelny. Unieść się ponad spiekotę epoki, śmignąć przez ściany dymów z jednego odbicia, przeskoczyć wieczność w jednym mgnieniu oka i pobić rekord świata w długości przeżycia. Znakomity poeta, niezwykle subtelny, zajmował się sportem do tego stopnia, że pisał w przeglądzie sportowym. Wtedy to nie było niczym niezwykłym. W ostatnim skoku w nieskończoną dal. Jacek Kaczmarski swój wiersz napisał w czasie, kiedy zwłoki Wierzyńskiego zostały sprowadzone do kraju. Działo się to dość późno, dlatego że Wierzyński był jednym z najbardziej nieprzyjednanych poetów antykomunistycznych. Kiedy opuścił kraj, nie mógł do niego już wrócić. Kielich pór roku, zgłębiając wielekroć, można dotrzeć do Stanów Zjednoczonych duszy. Kiedy sprzeczności ze sobą się zetkną. Jeszcze w czasie wojny pisał takie, no powiedzmy, bardzo ostre teksty. Tak samo po wojnie w zagranicznych, w emigracyjnych gazetach. Tam też oczywiście wydawał różnego rodzaju tomiki. Zmarł na obczyźnie i przez długi czas jego zwłoki tam pozostawały. Ale żeby dowiedzieć się więcej o idei Kalos Kagatos, czyli piękna i dobra, które łączyło w sobie sport i starożytną filozofię, by dowiedzieć się więcej o samym Wierzyńskim, o Skamandrze, o jego, no co prawda krótkich, ale jednak studiach w Krakowie na Wydziale Filozoficznym UJ-u w 1912 roku, powinniśmy wejść na stronę instytut.kaczmarskiego.pl.
Na stronie instytut.kaczmarskiego.pl internauci wchodzą z sobą w interakcję. Zadają pytania dotyczące utworów Jacka Kaczmarskiego, udzielają na nie jednej, jedynej prawidłowej odpowiedzi i poddają się pod osąd innych. Każdy może wejść, ocenić dane pytanie. Można z tego ułożyć jakiś ranking, zobaczyć, które pytanie zdobędzie więcej punktów, które mniej. Zobaczymy, jakie pytania zadali internauci do piosenki Kazimierz Wierzyński wraca do kraju. Jeśli wojna to tylko z błękitem zieleni, popłoch jedynie słonecznych pytanie, zajęcy. Do czego odnoszą się czarne polonezy w utworze Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Kazimierz Wierzyński? Odpowiedź. Czarne polonezy w utworze Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Kazimierz Wierzyński odnoszą się do tomu poetyckiego wydanego przez Kazimierza Wierzyńskiego o tytule Czarny Polonez. Bardzo dobra odpowiedź. Czarnych polonezów. I nikt nie pojmie szeptu ciemnych sal. W ostatnim skoku w nieskończoną dal. I nikt nie pojmie szeptu ciemnych sal. W ostatnim skoku w nieskończoną dal. Za świat to przecież kresy naszych marzeń, rajów utraconych w dzieciństwie rubieże, gdzie z kapeluszem w ręku mówią twarze, miło znów Pana ujrzeć, Panie Kazimierzu, gdzie uroczyście trwa najświętsza z gal, w ostatnim skoku w nieskończoną dal, gdzie uroczyście trwa najświętsza z gal, w ostatnim skoku w nieskończoną dal.